ale historia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Grzegorz Mystek, a w studiu są już ze mną przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, pan Konrad Myślik oraz pani dr Joanna Dziadowiec-Greganiec. Dzień dobry. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Uszanowanie. Na początku chciałbym spytać, czym właściwie zajmuje się towarzystwo? Towarzystwo jest postrzegane jako element takiej wsobności Krakowa, to znaczy cieszymy się zasłużoną opinią takiej niedostępnej mafii, taki rodzaj masonerii, coś takiego. Ale to na szczęście nie jest, prawda? Towarzystwo powstało jako towarzystwo naukowe, założyło je kilkunastu panów, którzy się na tym nieźle znali. Dzisiaj to troszeczkę oczywiście inaczej wygląda, także i dlatego, że wiele jest instytucji, które zajmują się dziś tym, czym my zajmowaliśmy się jako pierwsi. Można powiedzieć, że zajmowaliśmy się aktywnością obywatelską w czasach, kiedy to jeszcze nie było modne. No a był to koniec XIX wieku, więc to troszkę inne czasy. Autonomia Galicji, takie różne trudne rzeczy, no można było zakładać stowarzyszenia. Jesteśmy jednym z trzech najstarszych stowarzyszeń działających w Krakowie. Poprzedzają nas tylko Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, z pięknym pałacem przy Placu Szczepańskim oraz Towarzystwo Naukowe Krakowskie, z którego potem stworzyła się Polska Akademia Umiejętności. A jeśli idzie o towarzystwa zajmujące się właśnie takimi rzeczami jak my, no to nikt nas nie wyprzedził, no i tak się złożyło. No tu właśnie może porozmawiajmy o tej historii. Kiedy to się wszystko zaczęło? Z końcem XIX wieku. Nie będziemy dręczyć słuchaczy datami dziennymi, bo to jest polska specjalność. Daty dzienne w historii to tak nie działa. Więc umówmy się, że to był koniec XIX wieku, a kto ciekawy, ten sprawdzi sobie u nas na stronie. Strona jest porządna i bez fajerwerków. No i tam, jak to mówią po krakowsku, stoi napisane, że to był rok 1896, więc to strasznie stare, starsze od naszych prapradziadków. No i rzeczywiście w rychle po powołaniu Towarzystwa do Życia, kto to zrobił, to może za chwilkę, zaczęły się też ukazywać wydawnictwa, co jest rzeczą ważną, bo ślad na papierze, internet nie był jeszcze wtedy wynaleziony, jak się Państwo pewnie orientują, więc ślad na papierze. No i zaczęliśmy wydawać serię wydawniczą, która szczęśliwie ukazuje się do dziś, to tak zwana Biblioteka Krakowska. No, trzeba powiedzieć, że wszystkie istotne teksty o historii Krakowa, które się kiedykolwiek ukazały, zwykle ukazywały się albo w Bibliotece Krakowskiej, serii wydawniczej, albo w wydawanym Roczniku Krakowskim. On ukazywał się może nie w każdym roku, bo różne rzeczy się po drodze zdarzały, a to dwie wojny światowe, takie różne przeszkody w wydawaniu zadrukowanego papieru, ale no, Rocznik Krakowski to jest coś, bez czego opowiadania o historii Krakowa, o krakowskiej historii sztuki, architektury, o obyczaju, trudno będzie sobie historię miasta wyobrazić. A towarzystwo zostało założone z jakich powodów? Panowie, którzy się na tym troszkę lepiej znali, zajmowali się tym, choć nie nazwali tego tak. Słowo miłośnictwo było wtedy w powszechnym użyciu. Dzisiaj ono jest troszeczkę ancien, takie antyczne, ale to nam tylko przydaje powagi, bo każdy myśli, że to tak ma być, że to takie ważne, jak się na przykład mówi Polska Akademia Umiejętności. Nikt się nie dziwi, chociaż chodzi po prostu o naukę. Więc my jesteśmy miłośnikami, nie wielbicielami i nie kochankami historii i zabytków, tylko miłośnikami, czyli mamy do tego, co zresztą łączy Krakowian i wynika to z badań wielkoskalowych, mamy stosunek uczuciowy do miasta jako krakowianie. To jest niezwykle rzadkie zjawisko w Polsce wśród obywateli miast, że mamy stosunek uczuciowy. No i to widać już w XIX wieku. Oczywiście wtedy byli to różni poważni panowie. No, wtedy panie jakoś mniej się tym zajmowały, choć Maria Estreicherówna, pierwszy doktor anglistyki w Polsce, więc to też nie byle kto i też gdzieś blisko towarzystwa i wydała wspomnienia swoje. Ale wróćmy do naszych baranów, jak mówią Francuzi. Mówiąc krótko, panowie, którzy byli albo archiwistami, albo historykami, albo też ludźmi, którzy coś mogą, bo oczywiście architekci, historycy i archiwiści wciągnęli szybko też bankierów do tego, także bankierzy byli kici-kici, bo to dobrze by było wiedzieć, skąd się pieniądze biorą. No i różnych takich, na przykład radnego miejskiego jednego wciągnęli, on się nazywał Stanisław Wyspiański, podobno karierę zrobił potem. Podobno. Tak, tak, więc on był pośród członków założycieli i to zawsze przyjemnie, bo jakkolwiek by
żeśmy sobie tutaj robili żarty, to oprócz Stanisława Wyspiańskiego było jeszcze paru innych Stanisławów, a to Stanisław Krzyżanowski, a to Stanisław Restacher Krzyżanowski, dyrektor archiwum. Podejrzewam, że on razem z Chmielem Adamem wymyślili to towarzystwo, ponieważ archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, dzisiaj mówimy o Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa było matką chrzestną towarzystwa. Notabene wkrótce po nas było też matką chrzestną Muzeum Krakowa. Więc coś w tym archiwum musi być takiego, jak mówi nasza pani sekretarz, a wicedyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, pani dyrektor Kamila Folbrecht, jakąś taką mamy rękę, że to się u nas wszystko zaczynało. I rzeczywiście, towarzystwo, jak się patrzy w stare dokumenty, my się bardzo lubujemy w starych dokumentach. Sam jestem zbieraczem starych szpargałów. Więc jak się patrzy w stare dokumenty, to rzeczywiście siedziba towarzystwa w archiwum na Siennej, bo wtedy archiwum nie miało jeszcze nowej siedziby przy ulicy Rakowickiej, tak jak dziś, tylko mieszkało sobie w znanym nam powszechnie budynku na rogu Siennej i Świętego Krzyża. Obecnie stoi nawet przy placu Archiwum Narodowego w Krakowie, do czego doprowadziliśmy osobiście, bo należy mieć własny plac. I tak się stało. Czym zajmowało się towarzystwo w tych pierwszych latach, powiedzmy w okresie do I wojny światowej? Zajmujemy się właściwie cały czas tym samym, to znaczy zajmujemy się badaniami, zajmujemy się publikacjami, zorganizowaniem sesji naukowych, agitowaniem nowych ludzi, żeby sobie zdawali sprawę, w czym uczestniczą, a nie wszyscy się do tego nadają. Pewien bardzo sławny radny chciał zostać członkiem, założycielem, jak się zorientował, że trzeba pracować i się na czymś znać, to uciekł. Mamy to w dokumentacji, a nie powiemy, o kogo chodzi, mimo że jest pochowany przy samej kaplicy na cmentarzu rakowickim, no prawie tuż obok, no ale tak było. W każdym razie, więc zajmujemy się na dobrą sprawę tym samym. Co ciekawe, statut nasz, no wymyślony wtedy przez różnych mecenasów, między innymi przez mecenasa Klemensa Bąkowskiego, naszego dobrodzieja, jednego z członków założycieli, prawnika zawodowego, adwokata, a nawet był syndykiem miasta przez pewien czas. No więc to jest statut tak stworzony, że właściwie działa do dziś. Troszkę musieliśmy go pozmieniać, bo się prawo zmienia, ale na dobrą sprawę wiele się tam nie zmieniło. Po prostu zajmujemy się ochroną dóbr kultury, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Zwracamy uwagę na to, co jest w Krakowie istotne. Opowiadamy o zabytkach, opowiadamy o kulturze niematerialnej, która ostatnio zyskała skrzydła i bardzo dobrze, że zyskała, bo to takie niby jest trudne do uchwycenia, a przecież nie wyobrażamy sobie Krakowa bez kultury niematerialnej. Opowiadamy o tym, co należy, a czego nie należy robić z zabytkami. Pośród założycieli towarzystwa był też pan Händel, bardzo poważny konserwator. Ilekroć spojrzycie państwo na fasadę katedry na Wawelu, to proszę pamiętać, że to jest kreacja konserwatorska pana Händla, jednego z naszych członków założycieli, podobnie zresztą jak budynek parafii plebanii, można powiedzieć, Kościoła Świętego Krzyża, czyli ten, który stoi przy końcu ulicy Świętego Krzyża, tuż obok kościoła. Taki śliczny, kamienno-ceglany, wygląda jakby był z czasów Karola Wielkiego, a to jest kreacja konserwatorska pana Händla. Kiedyś tak nie wyglądał, a teraz wygląda jak z fabryki zabytków zupełnie. Ja jeszcze dodam magiczne słowo dziedzictwo, tak, które dzisiaj robi zawrotną karierę w kontekście studiów heritologicznych i tak dalej, i tak dalej. Towarzystwo zachowało nazwę swoją, prawda, miłośników historii zabytków Krakowa, natomiast nawet jak już w kontekście współpracy międzynarodowej i tam prób tłumaczenia chociażby naszej nazwy, no to już tutaj pojawia się to pojęcie dziedzictwa materialnego, niematerialnego, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, i naturalnego, ponieważ no bardzo łączymy jakby wszystkie wymiary dziedzictwa, wiadomo, Krakowa nam najbliższego, ale też i w kontekście uświadamiania szerzej, tak, czym jest dziedzictwo, to myślę, że też przejdziemy dalej. To się też bierze, prawdę powiedziawszy, z bardziej holistycznego niż kiedyś, tak, że się tak uczenie wyrażę, widzenia tego. To znaczy, że jednak troszkę tak jak z medycyną, że nie da się rozdzielać pierwiastków duchowych i materialnych od siebie, bo to nie działa. Czyli staramy się, żeby jednak pojmować, czyli właśnie to słowo dziedzictwo dobrze to oddaje, ponieważ ono ma w sobie zaszyte troszeczkę podświadomie takie wrażenie, świadomość, że to jest jednak rodzaj wspólnej odpowiedzialności. To znaczy nie tak, że my to zepchniemy na uczonych mężów i niech oni się z tym zajmują, tylko że to raczej my musimy sobie zdawać sprawę jako obywatele, że to jest pewna powinność,
że to jest pewna powinność i że to na dobrą sprawę wszystkich dotyczy, jak ktoś się poczuwa. A Krakowianie się bardzo lubią poczuwać. Och, jak lubią, kto mi w drogę wlezie, ja na niego z góry, jak w tym Krakowiaczku. Więc jak Krakowianie się poczuwają, no to tak trzeba troszeczkę na nich wpływać, żeby, zwłaszcza jeżeli chcą zostać Krakowianami, chodźcie, chodźcie, chodźcie. To miasto zbudowali za miejscowi. Zostawajcie obywatelami. Tak. I trzeba ich zarażać tą świadomością, że to jest odpowiedzialność. Bo warto pamiętać, no na szczęście słuchacze państwa tego mogą nie pamiętać, ale Kraków, jak się skończyła II wojna światowa, był jedynym miastem historycznym dużym, które było niezburzone. Jedynym. No i to rodzi rozmaite odpowiedzialności. Między innymi, no my jesteśmy ci strażnicy, tak? To znaczy, trzeba sobie zdawać świadomość, że Wrocław do zera, Poznań do zera, Gdańsk do zera, Lublin prawie do zera, Lwów i Wilno zostały w innych suwerennych państwach i bardzo dobrze, że zostały. I no i co? No i Toruń trochę, ale też nie bardzo. No i ten Kraków. Kraków, który jest, o czym się na co dzień nie pamięta, stolicą narodowej pamięci Polaków. Jak Polacy tu przyjeżdżają, pierwszy raz to wychodzą z Wiśni na rynek, i nie mogą powietrza złapać, no bo tak, na kartkach to jednak inaczej wygląda, a nawet w świętym internecie, jak nadchodzi ten moment, że się coś zobaczy, to po prostu wszystkich zatyka. No i właśnie to, co się zobacza, no to my tego pilnujemy, żeby to się nie zepsuło, żeby powstawały takie instytucje jak Społeczny Komitet Noc Zabytków Krakowa, żeby Kraków trafiał, jak w 78 roku ubiegłego wieku, na listę Światowego Dziedzictwa Materialnego UNESCO, co Krakowowi dobrze zrobiło, bo takich miejsc wcale nie ma dużo i jest, że tak powiem, duży tłok. A wiem, co mówię, ponieważ nasz prezes, pan profesor Jacek Pulcha, wielki polski humanista, trzeba powiedzieć, tak? I wykładowca kilku wyższych uczelni, no był przez kadencję prezesem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, jeździł do roboty do Paryża, no normalnie do Paryża, no wiadomo. Mówiąc krótko, to na nas też oddziaływuje, ale o tym to pewnie Joanna powie za chwilę. Powiem pewnie za chwilę, natomiast jeszcze aż mi się tutaj wyrywa, żeby powiedzieć, jak już padło nazwisko prezesa naszego, profesora Jacka Purchli. Profesor zawsze powtarza, ja to też często gdzieś wszędzie powtarzam po nim, że dziedzictwo to my, tak? I właśnie ta społeczna odpowiedzialność, ale najpierw uświadomienie sobie, tak? Utożsamienie się z tym danym dziedzictwem. I tak sobie pomyślałam teraz tutaj, że tak naprawdę właśnie ta misja towarzystwa i w ogóle te idee, które stały na początku, one są paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, cały czas aktualne. I właśnie to, co pan redaktor powiedział o kwestii tego bycia miłośnikiem, tak? To aż się narzuca ten emocjonalny związek, prawda, z krakowskim dziedzictwem, a dzisiaj przecież to są jedne z takich, powiedzmy, wysuwających się na prowadzenie wartości w kontekście dziedzictwa, tak? Mówi się już nie tylko o tej wartości historycznej, naukowej, ale również właśnie o tej wartości emocjonalnej, tak? Bardzo przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o to dziedzictwo też niematerialne, ale w studiach heritologicznych mówi się dużo o tej właśnie emocjonalności, o nostalgii, że dzięki temu dziedzictwo de facto może przetrwać, a tak naprawdę tylko wtedy dziedzictwo jest dziedzictwem, prawda? Kiedy jest czyimś dziedzictwem, kiedy jest uświadomione i no właśnie, kiedy coś próbujemy wspólnie na rzecz tego dziedzictwa działać i de facto to towarzystwo robi, czy w tym wymiarze mikro, właśnie lokalnym, krakowskim, czy w wymiarze szerszym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym, do tej polityki międzynarodowej się powoli też zbliżamy, więc za chwilę pewnie powiemy więcej. A w jaki sposób towarzystwo radziło sobie w różnego rodzaju wojennych czasach? No, różnie, prawdę powiedziawszy. W czasie I wojny światowej ona była jakaś taka, że tak powiem, bardziej uporządkowana. Kraków był twierdzą, panowały tutaj bardzo surowe obyczaje, bardzo surowe reguły. Jak się obywatele wycofywali, a zostawało wojsko, no to pamiętajmy, że towarzystwo nie miało wtedy jeszcze swojej siedziby. W związku z tym, no, po prostu musieliśmy się podporządkowywać rygorom, ale jednak było to przejście, powiedzmy sobie, z jednej cywilizacji do
drugie, no, pamiętać musimy, że czasy państwa austro-węgierskiego i błędnie nazywanego Krakowa Galicyjskiego, bo Kraków przypadkowo nie leżał w Galicji, to opowiem sobie przy innej okazji, mianowicie było troszkę tak, że myśmy byli jednak częścią ówczesnego supermocarstwa. Ono tak nie było tak bardzo super, no ale jednak. A potem trafiliśmy do niepodległej Rzeczypospolitej, która była biedna jak mysz kościelna. W związku z tym, no, myśmy się na skromną miarę zajmowali tym, co można było, jakkolwiek na przykład rocznik krakowski był prenumerowany przez wszystkie największe biblioteki uniwersyteckie Europy i nie tylko Europy. Sam sprawdzałem listę prenumeratorów. Ciężko było znaleźć poważny uniwersytet w latach międzywojennych, na który by rocznik krakowski nie trafiał. No, w związku z tym ktoś takie sprawy śledził. No i przecież nie byli to mieszkający tam Polacy, prawda? Tylko biblioteki uniwersyteckie po prostu się tym interesowały. Kłopot się zrobił po II wojnie światowej, kiedy się okazało, że dotychczasowe obyczaje ustrojowe przestają obowiązywać. Nagle dowiedzieliśmy się, że kamienica, której na dobrą sprawę jeszcze nie posiedliśmy, zajęta przez Niemców w czasie wojny, bo coś, no to po wojnie Niemcy zajęli to mienie poniemieckie, to my to zabieramy na skarb państwa, to jest koniec. I to, że w 1938 roku jeden z naszych założycieli, pan mecenas Klemens Bąkowski, nasz dobrodziej, zapisał nam tę kamienicę w spadku, już oczywiście nikogo nie obchodziło. No i taki stan rzeczy poprzez własność i użytkowanie Muzeum Krakowa, Lampego, dojechaliśmy do roku 91, kiedy ustrój się nam zmienił. No i pan profesor Jacek Puchla, który był wtedy we władzach towarzystwa, wielką przemyślnością swoją odzyskał kamienicę i szybciutko wprowadziliśmy tam bardzo godnego najemcę, a był to konsulat Republiki Austriackiej. Akuratnie przypadkowo wielki wielbiciel Polski i Polaków, ówczesny konsul generalny Austrii, pan Emil Brix, dzisiaj bardzo poważna postać w dyplomacji austriackiej i w ogóle szef jakiejś szkoły, która austriackich dyplomatów uczy, był wtedy młodym, niezwykle ambitnym gościem i zdawał sobie sprawę, w tym uczestniczy. W związku z tym na dzień dobry wynajął od nas dużą część kamienicy na 2 lata na ten konsulat. No i to pozwoliło nam, że się tak wyrażę, odżyć jako właściciele i tak powolutku już teraz zdobywamy środki, remontujemy po kawałku, odkrywamy różne wspaniałości. No jest to kamienica wybudowana w pierwszej fazie w XIV wieku, potem już nigdy nie zburzona. Fajna kamienica, tak zwana kamienica krauzowska. Jak ktoś ma okazję, to proszę przyjść, pokażemy, odkrywamy cuda i beranie rogi, freski, to tamto. Kamienica oczywiście XVII wieku. Z różnych okresów. Z różnych okresów. I co ważne, ta kamienica zawsze była w rękach ludzi, którzy jej nie zepsuli, bo myśmy trafili na taki straszny okres z początkiem XX wieku, kiedy Rada Miasta uprzejma była na skutek głupich regulacji twierdzy. No ale wojskowi mają takie wynalazki, że czasem coś decydują i potem jest kłopot. Na skutek regulacji związanych z twierdzą niewiele można było tutaj budować. W związku z tym Rada Miasta wpadła na salomonowy pomysł, że jak ktoś zburzy starą kamienicę, a na jej miejsce wybuduje nową, to się go zwolni z podatków na parę lat. No i skutek był taki, że dziesiątki kamienic pamiętających Władysława Łukietka, normalnie kopara, nie ma, teraz nowa będzie piękna, taka piękna jak ze sklepu. No i to tak właśnie dziedzictwo szlak trafił. Myśmy jako towarzystwo już wtedy istnieli, ale nie mogliśmy za wiele, protestowaliśmy w różnych sprawach, które dzisiaj dla Krakowian są niepojęte. Na przykład protestowaliśmy, żeby nie budować w ogrodzie profesorskim Kolegium Witkowskiego. Jak dzisiaj idziemy na Planty i patrzymy na Kolegium Nowum, takie piękne, strasznie stare, jakie tam stare, na przełom XIX i XX wieku, no ale wiadomo, jakie piękne, młodzież klęka, bo nie wie, czy nie kościół czasowy. No a obok, no poważnie, sam widziałem, a obok Kolegium Witkowskiego, no też takie bardzo staroczesne i tak dalej, a tymczasem myśmy się awanturowali, bo tam był prawdziwy ogród profesorski, a władzom uniwersytetu, a także władzom miasta nie starczało, przepraszam za mój francuski, ani rozumu, ani śmiałości, żeby budować obiekty uniwersyteckie gdziekolwiek dalej. Wszystko musiało być na kupie, najlepiej w obrębie Plant. Jak na teatr nie ma miejsca, to zburzymy klasztor i kościół, wybudujemy teatr. Bo wszystko musi być to bliziutko, tak, żeby Józek z Henkiem się tu widywali, tak? Nie tak, że daleko gdzieś na przykład. Jak Krzyżanowski projektował Bibliotekę Jagiellońską tam, gdzie ona dzisiaj stoi, to wszyscy mówili, jak to tam tak daleko będzie chodził? To w ogóle za miastem, nie wiadomo, gdzie to jest. No i takie różne rzeczy.
Więc stąd nieszczęściem było to, że była bitwa o place budowlane. No to zburzmy starą kamienicę, a wybudujemy nową. Dobrze, że nie zburzyli kościoła Mariackiego i nie wybudowali nowego. No bo też pewnie by się to mogło zdarzyć.